Witam Was w kolejnym nowym odcinku, a dzisiaj z nami jest ponownie Łukasz, który nabył, zobaczcie co ma ze sobą, model Mistrala, spodniobuty, eleganckie tego. Jak Ci się w nich chodzi na co dzień? Ciężko powiedzieć pierwszy raz nad wodą. Wczoraj miałem w sklepie na dupie i dzisiaj mam drugi raz na dupie. Tak, więc dzisiaj będą oficjalne testy nad wodą. Dzisiejszy film to będzie też challenge, Łukasz jeszcze nie wie, ale ma wybrać literę, musisz wybrać literę Łukasz, jakąkolwiek. EU. No właśnie, no daj coś, kurde, co jest nawet w angielskim, powiedzmy. Dobra, no to, to niech będzie M. Będę dzisiaj mówił przez cały połów na literę M i nic więcej. Miło mi. Może mówić. A może mówić, no to przejmuję kanał Fifena, tutaj jest bardzo fajny kijek. Jestem zaskoczony tym kijkiem, to jest Blue Wind od Jacksona. 0,5 do 5 gram, jestem z niego mega zadowolony. Kowaderzek to jest Okuma Alta 2000, jest to bardzo fajny młyneczek do takiego sprzętu, bardzo fajnie go wyważa. Jest to mega tani sprzęt. Wędkarzu Pro jest dostępny, także Fifen pewnie podlinkuje. Okuma Alta też jest. Mamy! Z wędkarza Pro. I tutaj to jest Nanofil 004, jest to świetny alternatywa dla plecionki, jest o wiele sztywniejszy i jest też według mnie wytrzymalszy, jeżeli chodzi o tą grubość. Tylko minus jest to, że bardzo niewygodnie się go wiąże, ale jak już człowiek po którymś tam wypadzie się zdąży przyzwyczaić. Myślę, masz motywację. Nie mogę z ciebie. Mamy miejsce, miło mi. Masz motywację? Masz moje miejsce. Mamy misję. Masz? Małego. Mikruska. Mimomętnej. Myślisz? Miałem mętlik. Mroźna. Miłościwy miłość. Magdalena. Mościsław. Muszę mówić, mam mało możliwości. Mam. Czupak. Mam. Miło mi. Mam. Mariana. Czupak. Miarowy. Fajny. Może nie miarowy, ale... Milszy. Mam. Ile tu masz gramową główkę? Mam. Mów w ilościach M gramatura. M. A, dobra. Ja też mam półtorej. Motherfucker. Masz? No. Elegancki tego. Marian? Jak to jest? Marek? Marian? Marek. Marian. Mczupak. Mam. Miły. Marek. Mam. Marian. Miły Marek mówi. Okolnie. Mam. Mariana. Marka. Nie Mariusza? Marka. A, wow. Masz motywację. Marek. Elegancki. No. Mam. Miałem.
Mam. Marek. No ewidentnie to jest twoja rzeka. Miałem. Miałem. Mnogo. Mnogo Marków. Marek. Ładny. Maria. Maria. Marek. Wiem, że Marek. Prowadza go ogon. Czekaj. Go rzucę do... Z tego schowaj do podbieraka. Czekaj. O, to prowadzę mu. No fiolet, my kubilures. Mały, Marek. Marek. Miły. Miła, mała... A wszystko wzięliśmy? Miła, mała menopauza. Mam. Maria. W takim niefajnym miejscu zahaczone? A nie, może być. No. Bo kurde, ile tu jest szczupaków. No i nie udało mi się na M wytrzymać, ale i tak długo wytrwaliśmy. Więc... Koniec challenge'u, no ile to trwało? Pewnie wam się teraz wyświetla gdzieś. Generalnie trwało to 2 godziny. 2 godziny, Łukasz? No, niecałe, no półtorej. No dobra. Doszliśmy... Dobra, żeby urozmaicić odcinek, to powiedz jaką teraz literę. Teraz... S jak szczupak. Sum sandać! Widzisz, masz więcej. Super! Gadań. Strasznie super! Tu jest dużo szczupaków, także będziesz miał ułatwienie. Słuchaj, super! Strasznie super! Super! Synek. Aż byłby to przeczytać komukolwiek, no ale wiesz, ale... Było takie wow. O, dobry. To już jest dobry okoń, stary, jak to jest okoń. Ło, elegancki. Jak go teraz wypuścisz, to pójdzie ten kolegom powiedzieć. Dobra, już koniec mówienia na jedną literę, bo to mnie strasznie męczy, ale i tak długo wytrzymałem. Więc dostańcie to i dajcie łapkę w górę. No tylko, że nic większego. Ta gumę zdejmą, mam śmulę jedną. Zresztą tak pochrastana jest ta guma. Ależ tu jest okonie. I mam kolejnego. O, lepszy. No lepszy, taki. Takie już miarowe to są. Elegancki. Co dołek, to jest kurna masa tych okoń. Pokitrane są, nie? Ale fajnie, bo biorą naprawdę. Korzyk. To już był korzyk. Tylko ciekawe, gdzie one są. Ty, czupak, a myślałem, że okoń. Znaczy, że to jest miejscówek do obawiania. Taki okoń 30 i można iść do domu. Jest. Ale nie okoń 30. A ja nudę. Coś widzę, masz? O kurde. Ciekawe co to, okoń? No. Ty nie idzie jak szczupak. No nie. Dobra, teraz idzie jak szczupak albo boleń. Szczupak. Tylko, że większy już będzie, zdecydowanie. No, ten już będzie dobry. No. Nie jest okoń? Nie, szczupak, ale fajny, fajny. Wymiarowy. Zaraz się przegryzie. A nie, nie przegryzie. Ten jest wymiarowy. I wypuszczamy. O, a tu mam dobrą rybę. I to jest chyba okoń. A niech ci syn gejem zostanie. Ty, dobry. No.
Elegancki. Eleganczki tego. A niech ci syn gejem zostanie. Co, chcesz chusteczkę? No do okularów. Ja nie mam, ale może jeden z widzów ma. Proszę bardzo. Macie jakąś chusteczkę? Woda pokapana. Tak, złapał nas deszczyk na sam koniec. Połowione. Dzisiaj połowione. To można powiedzieć, że połowione. Dużo było. Wiesz co, mi się wydaje, że ostatnio więcej złowiliśmy niż dzisiaj. W sensie ja akurat. Ty złowiłeś więcej niż ostatnio, ale ja złowiłem mniej. Serio? No. No to ja złowiłem dwa razy więcej, mam wrażenie. No, a ja złowiłem, tak, no... Nie wystarczająco. No nie no, w sensie rozumiem... Nie będzie kolacji sytej dzisiaj o głodzie. No dobra, więc dziękuję wam za oglądanie kolejnego Summer Daily Vloga. Jeśli wam się podobał ten challenge z mówieniem na jedną literę, to piszcie w komentarzu i możecie napisać pomysły na challenge na najbliższym czasie, bo jeszcze trochę odcinków mam w planie, jeszcze trochę wolnego czasu jest. I oczywiście reklama Mistrala, proszę bardzo. Fifen ma podarte wodery, także trzeba tutaj współpracę nawiązać szybką. Ja też jak coś mogę dostać. Już masz spodnie buty, czego chcieć więcej? Dzierki też kupiłeś łopne w najlepszym sklepie pod słońcem, Wędkarz Pro. Widzimy się w kolejnym filmie, myślę nad dużą rzeką przygotowania do zawodów. Także trzymajcie się, połamania kija. Uwielbiam was i... Sayonara!